Mecz Niwy Nowa Wieś z ekipą Wiślan Jaśkowice, który odbył się w sobotę 14 czerwca, zakończył sezon 2013-2014. Niestety spotkanie nie ułożyło się po myśli biało-niebieskich i po słabym meczu musieli uznać wyższość rywala. Zawodnicy Niwy przegrali 3-1. Dzisiejszy mecz wyszedł jak wyszedł, no wiadomo, że już my jesteśmy tak mentalnie nastawieni, że jak coś mamy pewnego, to już różnie gramy. No i dzisiaj akurat się to okazało. No szkoda, żeśmy przegrali, nie musieliśmy tego meczu przegrać, no ale ogólnie za cały sezon to dziękuję chłopakom, że przy tak małej frekwencji treningów, w każdy mecz byli bardzo zaangażowani. No i utrzymaliśmy się, to jest najważniejsze. Zawsze mamy taki cel, bo widać, klub to jest nie jakiś potężny, ani finansowo, ani młodzieży za dużo też nie ma. Także jesteśmy zadowoleni z tego, cośmy osiągnęli w tym sezonie. Kolejny sezon chcemy kadrę utrzymać przede wszystkim, żeby wszyscy zostali. I będzie to na pewno sezon trudniejszy, bo jeżeli będzie ta reorganizacja trzeci lig, 8 drużyn przynajmniej poleci. Czyli będziemy musieli mieć co postawić poprzeczkę wyżej, żeby być przynajmniej w szóstce, żeby mieć tak samo pewny byt w czwartej lidze. I chcemy to zrealizować, dlatego też już pewne kroki są, że już jedziemy na obóz do Mikołajek. Także będziemy wszystko robić, żeby znowu utrzymać tą czwartą ligę w Nowej Wsi. W pierwszej połowie Niwa zagrała słabo, a jedyne zagrożenie, jakie stworzyła pod bramką strzeżoną przez Jakuba Zawratkę, to strzał z rzutu wolnego Mateusza Śleziaka. Piłka poszybowała jednak nad poprzeczką. W 72 minucie kibice zasiadające na stadionie w Nowej Wsi oglądali niemalże kopię sytuacji z pierwszej części. Tym razem jednak do podania z prawej strony ruszył Jakub Krasuski, który pojawił się na boisku w przerwie spotkania. Pomocnik gości po przyjęciu piłki ograł Grzegorza Gacura i umieścił futbolówkę w pustej bramce. Kilka minut później było już po meczu. Do dośrodkowania jednego z partnerów odważnie ruszył Paweł Natkaniec i celnym strzałem głową podwyższył wynik meczu. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i próbującego ratować sytuację Gacura. Jednak bramkarz Niwy nie zdołał zapobiec utracie kolejnego gola. W doliczonym czasie gry dwójka defensorów gości wzięła w kleszcze Przemysława Dudzica i arbiter meczu podyktował rzut karny. Do piłki podszedł sam poszkodowany i pewnym strzałem uratował honor biało-niebieskich.